Witajcie! W ostatnim czasie kilkukrotnie zostało mi zadane pytanie, co sądzą na temat zimnych kąpieli. Czy są one zdrowe, czy mogą wpływać dobrze na ogólną kondycję? Do tej pory nie interesowałem się tym zagadnieniem i postanowiłem poczytać trochę o samych zimnych kąpielach, jak i metodach treningowych opierających się na nich. Przeglądałem zarówno strony internetowe popularyzujące to postępowanie, jak i starałem się weryfikować to, co jest tam zawarte w źródłach naukowych. Temat ekspozycji na zimno i związanych z nią aktywności jest szeroki i staje się coraz popularniejszy. Od kilku lat w Polsce bardzo popularne jest morsowanie w sporcie wyczynowym i nie tylko, bo także w moim otoczeniu dużo mówi się o metodzie Wimahofa, która w dużym skrócie jest metodą opartą o treningi oddechowe, epizody hiperwentylacji, czyli zwiększonej funkcji oddechowej, przeplatanej epizodami bezdechów i to wszystko podczas ekspozycji na zimno, właśnie. Także część wysokiej klasy sportowców adoptowało tę metodę i wykorzystuje jej elementy podczas treningów. Dla mnie działanie zimna, ćwiczenia oddechowe w treningu to dotychczas był niezbadany grunt, więc traktujcie ten odcinek jako wstęp i taki ogólnik, który będzie rozwijany dalej. Będzie tutaj także trochę moich własnych opinii, więc materiał będzie nieco subiektywny. Niemniej mam nadzieję, że będzie ciekawie, iż pobudzę Was do dyskusji wymiany doświadczeń jeśli ktoś metod wymienionych w filmie już używa i podsłania ciekawych materiałów, dzięki którym będzie można na to zagadnienie spojrzeć nieco szerzej. Omówimy sobie po kolei ekspozycję na zimno, jej wpływ na organizm w kontekście wysiłku fizycznego, a także ogólnie czy i kiedy występuje często przywoływany na popularnych stronach internetowych prozdrowotny wpływ zimnych kąpieli czy morsowania. Następnie płynnie przejdziemy do omawiania tego, jak ćwiczenia Oddechowe oddziałują w sporcie i będziemy tutaj też oscylować cały czas wokół metody Wimachowa. Zapraszam! Jak zawsze powiem, że film ten nie jest poradą, to znaczy ani nie zachęcam, ani nie zniechęcam do przedstawionych tutaj podejść do treningu i nagrywam ten film jedynie w celach informacyjnych. Mogę powiedzieć, że jedyne do czego zachęcam to zrównoważona, dostosowana do indywidualnych możliwości aktywność fizyczna. Zacznijmy od mechanizmów fizjologicznych. W odpowiedzi na zimno dochodzi do skurczu powierzchownych naczyń krwionośnych i zmniejszenia przepływu krwi przez skórę, by zmniejszyć utratę ciepła. Towarzyszy temu reakcja hormonalna w odpowiedzi na stres, jakim jest wystawienie się na działanie niższych temperatur, czyli wyrzut katecholamin, adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu ze wszystkimi tego następstwami przyspieszeniem akcji serca, podwyższeniem ciśnienia tętniczego, podwyższeniem poziomu glukozy we krwi, co powoduje zwiększenie przepływu krwi przez niżej położone tkanki oraz łatwiejszą dostępność energii, by zapobiegać wychłodzeniu. Dodatkowo w przypadku wystarczająco niskich temperatur pojawia się drżenie mięśniowe, a więc zjawisko tzw. termogenezy drżeniowej, w wyniku której także produkowana jest energia ciepła, równoważąca jej utratę na zewnątrz. Efekt działania różnic w temperaturze, zarówno zimna, jak i ciepła, okazuje się być całkiem dobrze udokumentowane. Tutaj wrzucam tytuł przeglądu naukowego zawierającego aktualne doniesienia z zakresu hydroterapii, gdzie także znajdziemy informacje o tym, jak działa ekspozycja na zimną wodę. Często hydroterapia, czyli terapia wodą, stosowana jest w rehabilitacji, fizjoterapii w różnego rodzaju urazach, czy to ostrych, czy przeciążeniowych. Stymulowanie przepływu krwi przez tkanki poprzez działanie wodą o zróżnicowanej temperaturze ma przyspieszać regenerację. Wspominałem o tym już w odcinku dotyczącym zakwasów. Biorąc rzecz jeszcze bardziej kompleksowo, często na stronach internetowych dotyczących stylu życia i w popularnych mediach społecznościowych przywołuje się różne prozdrowotne właściwości szeroko rozumianej ekspozycji na zimno czy to zimnych pryszniców, czy morsowania. Nieraz pada takie ogólne stwierdzenie, że zimne kąpiele działają np. dobrze na serce i układ naczyniowy. I tak, i nie. To znaczy, tak jak wcześniej powiedziałem, dobrze udokumentowany i stosowany w praktyce jest wpływ miejscowo, zarówno ciepłym, jak i zimnym, na poprawę ukrwienia tkanek, a przez to przyspieszenie procesów regeneracji. Ale wątpliwa jest teza, czy stosując przewlekle np. u sportowca po kontuzji zimne prysznice, Uchronimy się przed rozwojem nadciśnienia. Nie spotkałem się osobiście z danymi mówiącymi, że jest bezpośredni związek. Za to z drugiej strony prawdą jest, że osoby z istotnymi chorobami układu oddechowego lub krążenia muszą bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii wystawiania się na działanie bardzo niskich temperatur, takich jak występują np. przy morsowaniu. Mogą one wywołać stan astmatyczny lub groźne zaburzenia rytmu serca. Zimne kąpiele mogą mieć działanie odprężające, relaksujące. Sfera psychiczna jest bardzo ważna podczas uprawiania sportu i w regeneracji. Co ciekawe, podkreślany jest też pozytywny wpływ zimnych kąpieli na układ odpornościowy, entuzjaści morsowania i zimnych prysznicy przywołują tutaj mechanizm hartowania się. Zaobserwowałem, że często przytaczone jest pewne źródło naukowe, mianowicie praca z 2016 roku z Holandii, brało w niej udział ponad 3000 uczestników, którzy zostali podzieleni na kilka grup, z tego część uczestników brała zimne prysznice, część ciepłe. Obserwowano redukcję stanów chorobowych, absencji w pracy i poprawę ogólnego samopoczucia w grupie osób biorących zimne prysznice. Wspomnę tutaj o ograniczeniach tego badania. Po pierwsze, okres obserwacji był moim zdaniem dość krótki i wynosił jedynie do 120 dni. Drugą rzeczą jest brak możliwości pełnej randomizacji badania. W mojej opinii osoby biorące zimne prysznice wiedziały o rodzaju interwencji, no bo ciężko przejść obojętnie nad tym, że ktoś bierze Nagle zimny prysznic, a badanie było ankietowe. Stąd mogło to wpływać na wyniki badania. Jest to mimo wszystko ciekawa obserwacja, która dokłada kamyczek dla teamu Zimne Kąpiele for the Win. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym tutaj dodać o zimnych kąpielach, jest podnoszenie podstawowej przemiany materii i zmniejszenie insulinooporności, co akurat jest bardzo ważne, szczególnie w sportach sylwetkowych. O ekspozycji na zimno wiemy też, że organizm z czasem ulega adaptacji do zimnych kąpieli i to towarzyszy mu. Mniejsza odpowiedź fizjologiczna oraz łatwiejsza tolerancja zimna. Teraz, jeśli chodzi o ćwiczenia oddechowe, które są też składową metody Wimachoffa, warto je rozgraniczyć na dwie grupy. Wygląda na to, że zamierzona hiperwentylacja faktycznie działa przy uprawianiu sportu i dysponujemy tutaj dowodami dokumentującymi to. Podstawą fizjologiczną tego zjawiska jest równoważenie kwasicy metabolicznej, która w pewnym stopniu pojawia się podczas wysiłków, szczególnie tych intensywnych, gdzie dominuje metabolizm beztlenowy poprzez intensywne, częstsze i głębsze oddychanie. W ten sposób szybciej wydalamy dwutlenek węgla, produkt przemian komórkowych, co prowadzi do względnego wyrównywania pH krwi i pośrednio także tkanek. Teoretycznie jest to więc buforowanie kwasicy w mięśniach, co poprawia efektywność przemian energetycznych i przez to osiągi sportowe. Warto też zaznaczyć, że efekty ćwiczeń oddechowych są przede wszystkim krótkotrwałe, przejściowe, pojawiają się i znikają zaraz po zastosowaniu konkretnego ćwiczenia. Jeżeli chodzi o epizody wstrzymywania powietrza, brief holding, jako element treningu Wimachoffa, tutaj już ten wpływ nie jest tak klarowny. To znaczy podczas tego treningu pojawiają się przejściowe, krótkotrwałe, korzystne zmiany adaptacyjne, np. wzrost ciśnienia tętniczego, wyrzut. Rezerw krwi czy skurcz naczyń obwodowych pojawia się też spadek tętna, jest to tzw. odruch nurkowania. Za wyjątkiem sportów wodnych nie znalazłem jednak danych, czy przekładało się to na lepsze osiągi w sporcie. Odnosząc się do samej techniki Wima Hofa istnieje niestety mało badań, które oceniają skuteczność tej metody. Hoff współpracuje co prawda z grupą naukowców i publikują na swojej stronie internetowej głównie informacje popularno-naukowe zachęcające do stosowania tej metody. Udało mi się dotrzeć do niezależnego badania, które jednak nie potwierdza skuteczności tej metody w poprawie jakości treningu. Badanie to jest jednak małe pod kątem ilości uczestników, tak samo jak badania prowadzone przez HOFA, więc całe to zagadnienie wymaga tak naprawdę dalszych badań i więcej danych, by móc jednoznacznie powiedzieć, czy ta metoda jest skuteczna, czy też nie. Podsumowując, skondensowałem tutaj w sumie sporo zagadnień, zahaczyliśmy o działanie zimne, ćwiczenia oddechowe w sporcie i ich efektywność. Przedstawiłem też swoje zdanie na te tematy. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał i w tym miejscu bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego odcinka.